Znajdujemy się na polu sałaty. Bardzo często rolnicy mówią o problemie, który jest dość trudny do ograniczenia. To mianowicie bakteriozy, choroby pochodzenia bakteryjnego. Wszystkie kapusty, ale na sałatach też z tym jest problem. Sałata dość szybko rośnie, dlatego musimy tutaj szybko działać, uważać na pozostałości różnych substancji aktywnych. Natomiast jak wiemy, na choroby pochodzenia bakteryjnego nie za wiele jest rozwiązań dość skutecznych. Jednym z takich dobrych rozwiązań jest stosowanie miedzi. Natomiast miedzi w postaci tlenochlorku czy wodorotlenku miedzi jest skutecznym rozwiązaniem, ale czasami też fitotoksycznym, dlatego też szukaliśmy rozwiązań, staramy się znaleźć produkt, który w swoim składzie ma miedź i siarkę i działa systemicznie, czyli to jest całkowicie inny produkt niż do tej pory były na rynku. Miedź i siarka działają, raz że odżywiają, ta roślina jest o wiele zdrowsza, bardziej odżywiona tymi dwoma pierwiastkami, natomiast też działają fitosanitarnie. Czyszczą tą roślinę z bakteriów, zabezpieczają przed następnym występowaniem, rozszerzaniem się choroby, ale też jest bardzo bezpieczna, bo jest ta cząsteczka miedzi siarki jest 50 tysięcy razy mniejsza niż tej zwykłej miedzi i dlatego ona wchodzi w roślinę, nie jest fitotoksyczna, jest bardzo bezpieczna. Trzeba, można ją stosować na sałatach, najlepiej właśnie od pół litra na hektar, co 7-10 dni, poczynając wtedy, jak już ta główka jest coraz większa, to wtedy też dawka pół litra będzie najbardziej adekwatna i najbardziej skuteczna w odżywianiu i zabezpieczeniu. Produkt ten ma pH poniżej 1,5, czyli jest bardzo kwaśny, czyli jest idealnym do tego, żeby łączyć to z zabiegami fungicydowymi, dlatego że on bardzo dobrze zakwasza ciecz i wtedy jest większa skuteczność działania fungicydów.